a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Dzisiaj bardzo serdecznie. Ostatnio w sklepach zaczęły pojawiać się dodatki ubrania z motywem arbuza. Jak widzicie, tu za mną dwie przepiękne poszeweczki, które kiedyś kupiłam w Pepco. Ich już teraz nie ma, natomiast ja jestem tak zadowolona, że wtedy je kupiłam, tak mi się podobały i rzeczywiście wyglądają przepięknie. Naprawdę bardzo mi się podoba ten motyw na dekoracjach i dodatkach do domu, także na ubraniach. Bardzo fajnie to wygląda, dodaje, wprowadza takiego koloru do wnętrza, mimo że nie jest to takie bardzo krzykliwe, nie jest to takie bardzo narzucające się wręcz. Jak widzicie, za mną szarości, biele, więc taki kolorek na pewno coś fajnego wprowadza do wnętrza. Wracając oczywiście do tematu arbuza, w Pepco zauważam, że jest coraz więcej dodatków właśnie z tym motywem. Mi ogólnie dekoracje, dodatki z tym owocem bardzo się podobają. Pepco znalazłam kilka fajnych dodatków z arbuzem. Bardzo fajna piżamka z arbuzem. Podkładki arbuzowe.
Bardzo fajny ręcznik, typowo plażowy arbus. I tutaj w kolorach typowo arbuzowych, czyli zielonym i czerwonym. W Rossmanie znalazłam też bardzo fajne kosmetyki o zapachu arbuza. Sobie coś fajnego kupiłam i są to ściereczki. Ściereczki, jak widzicie, bardzo fajne z arbuzem. Bardzo mi się spodobały i te ściereczki kosztowały 9,99 za 3 sztuki. Tutaj mamy taką zwykłą zieloną. Tutaj mamy taką w paseczki, a ta najpiękniejsza jest oczywiście w arbuz. Bardzo fajne. Z tego, co mogę Wam powiedzieć, to fajnie się sprawdzają, natomiast ostatnio przeczytałam, że jeżeli ściereczki nam nie chłoną wody, to trzeba je włożyć w gorącą wodę i zaczekać, aż to po prostu ostygnie. Jak się wysuszy, to podobno chłonie wodę. Nie wiem, nie sprawdzałam, natomiast jeżeli macie tylko chęć sprawdzić, to oczywiście możecie. I dajcie oczywiście znać, bo no nie wiem, ja jeszcze ich nie otwierałam, zobaczymy, jak one będą się sprawdzać. Jak widzicie, arbuz u mnie ostatnio króluje i na pewno coś jeszcze sobie z tym owocem dokupię, bo arbuz ja bardzo lubię. I kochani, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli byście chcieli podobnych z innymi motywami, na przykład pomarańczy, czy na przykład z motywem flaminga, to oczywiście dajcie znać, jakie byście chcieli filmiki tego typu. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, a nowe osoby zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi bardzo miło. Ja się, kochani, żegnam z Wami i do zobaczenia. Pa!